Hej, hej, witam ja i moje blade nogi. Nagram dzisiaj dla Was chyba kolejnego vloga, taki zbiorowy będzie. Nie, może jeden, dwa zbiorowe będzie. Jest dzisiaj czwartek, jutro jadę na zdjęcie już gipsu z nosa. I przyszło wczoraj nam takie, nie, przepraszam, dzisiaj, takie etui wodoodporne rzekomo na telefon. Wiecie, ja mam telefon wodoodporny, a nawet kasę schować czy coś na jakiś spływ latem. To może się przydać, to są takie paseczki do środka, żeby założyć. I tu się po prostu otwiera i jak się rozdzieli, to tamtędy wkładacie rzeczy do środka. Jestem ciekawa, jak to się sprawdzi. Ale mama zamawiała, więc stwierdziłam, że ja też się skuszę. Zobaczymy, co to będzie. A teraz idę sobie... Tutaj muszę, widzicie, buty ogarnąć. Tamte buty w torebce są do pracy. A nie, przepraszam, to pranie. Tu są buty do pracy, a tu moje baleriny, muszę to pochować. Tu stoi jeszcze pudełko do sprawdzenia, bo kupiłam jakieś, pokazywałam Wam w poprzednim vlogu i nie wiem, czy to kupiłam w takich rozmiarach jak zawsze, czy kupiłam większe, czy mniejsze, nie wiem, muszę sprawdzić. Tu spodnie leżą, bo zaraz będę się przybierać z tych moich krótkich, seksownych, wiecie, dresowych, starych spodenek, bo będę jechała do Białobrzegu po buty do wujka. A tutaj będę szła teraz, muszę wyczyścić ten angle teaser i tu będę szła teraz to prać wszystko. Bo mam w środę dwa maki, w sobotę mam trzy makijaże i w niedzielę jeden, więc będę potrzebowała dużo pędzli. No i tu jeszcze mam w pudełku Bobby Glossy takie burdasy do uprania. Oj, ciężko się zebrać, widzicie, już te blendy się kruszą trochę niektóre. Ale tam Marble na przykład nie, dlatego teraz jak będę sobie domawiać, to też domówię z tej serii. Ta już też jest trochę taka uszczerbiona. Ta z Real Techniques jest bardzo fajna i chyba sobie domówię później jeszcze jakąś. No i tu mój Beauty Blender, który jest wycięty, bo go do Mestosem kiedyś przypaliłam, jeśli pamiętacie. Ale już też widzę, że się tak uszczerbiłam, więc niedługo chyba pójdzie do kosza. No i tu mam dwie małe Blendit. Marble się nic nie dzieje, a ta już o. Więc chyba coś jest na rzeczy, jednak to tworzyło jest mimo wszystko troszkę inne i jest bardziej trwałe, chociaż ta też już trochę tutaj się uszczerbiła. Ale wiecie, tu mam chyba krócej niż tą, więc nie wiem. No. Ta akurat seria mi średnio przypada do gustu, jeśli chodzi o Blendit. No, więc idę prać moje brudaski, embrosze i inne. Chociaż tutaj mam głównie embrosze, bo ja wiecie, najczęściej po nie sięgam w makijażu. Więc są dla mnie najwygodniejsze po prostu. Ale te glambrosze nowe, plus mam takie, to jak do pudru, to mam stare właśnie te glambrosze różne. SS, to mam klasyczny już, nawet te trzonki są takie porzucone, zobaczcie, pokażę Wam na przykład z nowym trzonek. Ten jest biały, a ten jest już taki żółty. Czy w ogóle są inne trzonki, bo te nie są perłowe, tak? Ale nawet, jak mam porównanie, mam nawet tą T10 chyba i mam w dwóch egzemplarzach i zobaczcie, to jest nowsza akurat i też jest ile bielszy trzonek, a jest właśnie ten stary perłowy taki. Więc, bo mam dwie właśnie te dziesiątki. Dobra. Idę prać. Tu jest więcej pędzli do oczu, tylko ich po prostu nie widać pomiędzy tymi dużymi, ale widzicie. No. Więc idę prać. Burdasy, bo będą potrzebne. No i przyszła mi teraz taka paczka właśnie. Przed chwilą przyjechał kurier i to jest moje zamówienie, o którym Wam mówiłam w poprzednim vlogu z Sephory. I powiem Wam, że zadziwiająco szybko doszło. Ale wydaje mi się, że to dlatego, nie było to na promocji, w sensie nie było kodu rabatowego, wiecie, minus 20, tylko kod na box. A ostatnio już mówię, drugi raz mi się udało z boxem, wcześniej był Smashboxa, boksik z miniaturkami i teraz to. I poczekajcie, otworzę to i zaraz do Was wrócę. No i jestem z powrotem, zabezpieczyłam takimi bombowymi foliami dużymi. Zostawię je, bo mogą się przydać do czegoś. I ta-da-da-da-da! Tu jest mój rachuneczek. I tu mamy taką torbę z Sephory, tylko czekajcie, bo nie ma z której strony się do tego zabrać. Tak. A. I wiecie co, lipa, bo chciałam, żeby to było zapakowane w czarne pudełko, bo wiecie, ja mam dużo tych czarnych pudełek. Więc chciałam, żeby to było tak zapakowane, żebym mogła później to pudełko na wierzchu czymś postawić. A to przyszło chyba wszystko w tym. A i moje te produkty, które zamówiłam, przyszły oddzielnie. No. Więc słabo. Słabo, słabo. Mamy takie papierki. O, i jeszcze mam tutaj moją próbkę. Więc pusto. I mamy tak. Believe.
ta maseczka, którą zamówiłam. Wiecie, zasłonię palcem to migające coś. The True Tincture Mask Chamomile. I tutaj nie ma nic po polsku chyba. Ale ona jest taka oczyszczająca, nawilżająca, jak dobrze pamiętam. Ogólnie chciałam zamówić z tego trzy rzeczy. Maskę, krem i toner, czyli taki tonik. Ale właśnie tu w tym boksie jest krem, więc stwierdziłam, że nie będę brała w ciemno kremu. Maseczkę to zawsze zużyję. Zaraz sobie paznokcie rozwalę, ale mój patent na otwieranie pudełek. Wsadzić coś, żeby nie uszkodzić ani pudełka, ani paznokci. Oj, to jest taka właśnie maseczka. Więc będziemy używać. Więc maseczkę zawsze zużyję, wiecie, a krem jak będzie słaby, to będę go męczyć, więc a taka pojemność, no to jednak 50 ml to jest sporo, więc stwierdziłam, że wezmę maseczkę, a krem po przetestowaniu z tego Kajtecha wezmę, dopiero kupię. I zamówiłam sobie małego All Nightera Long Lasting Makeup Setting Spray. Podobno fajnie, niby to jest setting spray, więc on powinien tylko ściągać pudrowość, ale podobno bardzo fajnie utrwala makijaż, więc skusiłam się na wersję podróżną na razie. Wiecie, teraz mi się szykuje ten makijaż, że samą w tą sobotę mam 3 i w niedzielę 1 to 4. A jeszcze wiecie, komunie przychodzą i tak dalej, plus jakieś tam dodatkowe fuchy biorę w niedzielę. Więc się przyda i podobno właśnie bardzo fajnie przedłuża trwałość makijażu, więc kupiłam sobie tą miniaturkę. Więc to mamy to. Chyba mój drugi produkt z Urban Decay. Mam paletę, mam to i chyba tyle. A i bazę pod cienie. Więc trzeci produkt. I tu są miniaturki, które wybrałam. Wybrałam z Eisenberga jakiś żel rozświetlająco jakiś tam Refermit, nie wiem co to znaczy, z Eisenberga, żeby spróbować. I to jest do twarzy i pod oczy. Chloe, nie jak to się czyta, jakiś energetyzujący, liftingujący krem pod oczy. Rozjaśniający, energetyzujący, to jest napisane. No, czyli tak chyba powiedziałam. I to podobno jest polska firma, gdzieś mi się obiło. Tak, Szczecin, Poland, Made in EU. Więc wziąłam sobie taką miniaturkę. No dosłownie miniaturkę, w porównaniu na przykład do tego Eisenberga. No ale też te produkty są tańsze, więc można to zrozumieć. I wzięłam jeden niespodziankę i to jest The New Perfume. I to co to jest? Narcisio Rodriguez for him. Dla faceta. To mojemu Mateuszowi dam tą próbkę. Sobie zobaczę. To jest 1 ml. Ciekawe, czy jest z psikaczem, czy z... Aha, psy coś warczą. Czy jest z psikaczem, czy z tym takim lipnym atomizerem, wiecie, że się smaruje po skórze. Wolę, jak są z psikaczami, no ale... z psikaczem. Dobra, to odłożę dla Mateusza. Więc to jest moje zamówienie ogólnie i próbki. I teraz mamy Kajtech, który był w tej promocji powyżej, jak się wydało, 200 zł na zakupy. To się dostawało właśnie, można było wpisać ten kod i był właśnie ten przy Smashboxie było troszkę taniej. Oj, zaklejone znowu. Bo Smashbox było od 180. No, rozkleiłam. Więc jest miętowe pudełko. Ogólnie też mój klimat, ale wiecie, jak wszystkie są czarno-białe, to wolałabym wszystkie czarno-białe. Cisza! I teraz tak, mamy tutaj właśnie tą miniaturkę tego kremu, The True Cream Aqua Bomb. I to jest ten do skóry normalnej i tłustej, jak dobrze pamiętam. Normalnej, tam wiadomo, mieszanej i tłustej. Próbuję właśnie tu znaleźć, gdzie tu jest napisane, jest Normal Original Formula. A, to nie to. Nie, w każdym razie dokładnie ten, bo są dwa warianty i dokładnie ten był do skóry właśnie tłustej mieszanej, który chciałam zamówić, więc stwierdziłam, że najpierw próbeczka. Mamy tutaj z Dr. Jart, czy jak ktoś tam mówi, Tiger Grass Color Correcting Treatment. Czyli to jakiś, nie wiem, krem, korektor, co to jest? Patrzyłam, co tam jest ogólnie, ale już nie pamiętam. Niby to było niedawno, ale nie pamiętam. To jest dokładnie, ale zaraz sobie zobaczę. Dermagreen Solution. To wychodzi tak, jakby jakiś taki ala korektor zielony. No więc później dokładnie wam przybliżę, co to jest, bo zaraz muszę uciekać, bo jadę właśnie po te buty do wujka, jednak wcześniej ostro zginęła. Więc to w każdym razie właśnie jakiś taki do korekcyjny chyba jakiś będzie ze SPF 30. Tu mamy Skaoliona, to jest jakiś puder, który ma podobno maskować pory.
Więc zobaczymy, co to jest. Może jakiś test zrobię. Tu jest miniaturka z Arboriana, tego kremu matującego nowego, więc też sobie go z pewnością spróbuję. Tu mamy Panda's Dream Eye Patch, czyli płatki podoczystej serii Panda Tony Moly. Więc to na pewno zużyję, bo lubię takie produkty. I tu mamy tą maseczkę z Ozo. Nie wiem, jak to się czyta. Beer, że tu się najpierw wciska to wszystko. I dopiero potem się bierze tą maseczkę, nakłada na twarz. Podobno jest bardzo fajna. Ona jest illuminating, czyli rozświetlająca, rozjaśniająca. Więc zużyjemy. No to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie jestem pewna, ale wydawało mi się, że miało być pięć produktów. Więc może coś się zmieniło, albo źle kojarzę, nie wiem. Ale w każdym razie później Wam dokładnie powiem, co i jak, jeśli chodzi o te produkty. Bo przeczytam dokładnie w internecie o nich, co tam piszą. I Wam przybliżę też tą maseczkę. Ale jak dobrze pamiętam, to właśnie ona jest taka rozjaśniająca, nawilżająca. Dobra, to uciekam. No i wróciłam już z białym jako dwójka i w międzyczasie miałam panią na paznokcie jeszcze i byłam pana obciąć. A właściwie pan był u mnie, sąsiad. I sprawdziłam sobie tu informację, tu mam otwartą Sephorę plus w komputerze i tego kremu ogólnie w tym zestawie wymieniony jest to i te produkty trzy, ten nie, ale na zdjęciu był jako szósty produkt, mimo że nie było o nim żadnej mowy tam, wiecie, w opisie, więc to jest ta miniaturka tego matującego kremu BB. Ale on chyba nie ma żadnego UV, jest tu 5 ml. Ogólnie przymierzam się, żeby kupić sobie krem BB z Arboriana, ale mam próbkę właśnie, jak ją wykorzystam, to zobaczę, jak będzie działał. Więc tu mamy tą miniaturkę. Tutaj, to już z tego doktora Jarta, czy jak się to nazywa, mam tutaj nawet instrukcję po polsku. Z tego, i tu jest napisane, że to jest pielęgnacja korygująca zaczerwienienia. Koryguje zaczerwienienia i chroni skórę. Pomaga ukoić skórę z uczuleniem wywołanym przez czynniki zewnętrzne. Formuła, której kolor zmienia się z zielonego w beżowy, redukuje zaczerwienia, pozwalając uzyskać zdrowo wyglądającą skórę. Czyli takie trochę prawie jak BB. Stosowanie. Po zastosowaniu toniku i serum nałoży na skórę niewielką ilość kremu. Krem ochronny zmieni kolor z zielonego na beżowy, korygując wszelkie zaczerwienia i wyrównując kolor skóry przed nałożeniem makijażu. Aha, unikać kontaktu z oczami, bla bla bla. No więc... Plus za to, że po polsku coś jest napisane. Więc to jest ta miniaturka. Tutaj jest to i tu jest i tam było napisane, że puder. I ja mówię, jaki puder? Skaoliona puder. I skojarzyłam to z filmów u dziewczyn. To jest ten sztyft, który ma minimalizować pory, taki wiecie, ten szary do oczyszczania i on chyba też makijaż zmywa, coś takiego. Tu mam napisane, że to jest sztyft oczyszczający i usuwający makijaż, szybki, łatwy w aplikacji, zmienia się w olejek, a następnie w oczyszczającą piankę. Jest wyjątkowy, delikatnie, ale skutecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia, nie powodując podrażnień. Wiecie, to tym smarujemy twarz. Jest tego taka ilość, więc pewnie na wiele razy nie starczy, ale na wypróbowanie będzie fajny. Na pewno go przetestuję po weselu albo coś. Więc wiecie, taki sztyft. To jest to, a tam było napisane jakiś puder oczyszczający. Wie, jaki puder? To jest Pore and Map Makeup Cleansing Stick. Spoko. Więc to jest ta miniaturka. Bardzo fajna, cieszę się z niej. Tu mamy ten krem Aqua Bomb. No to o nim Wam nie muszę mówić, bo już Wam wspominałam wystarczająco. To jest właśnie do skóry normalnej i suchej, nawilżające, ujędrniające i tak dalej. Więc ma niby być 70% nawilżenia. Ciekawe. Więc to jest ten i powiem Wam, że jakoś bardzo przyjemnie pachnie. Najlepsze jest to, że opakowanie jest identyczne, tylko to jest plastikowe, to jest szklane. Ale tutaj taki kapelutek jest i w jednym i w drugim też to się cało odkręca, to czarne. Więc tu jest ta miniaturka. A tu jest ta maseczka i powiem Wam, że ona jakoś bardzo przyjaźnie nie pachnie. Wygląda trochę jak peeling, ale zapach ma taki... leczniczy, ziołowy bym powiedziała trochę. To nie piszą, że to jest to żelowa maseczka do spłukiwania z ekstraktem chamomile tinctures i z płatków organicznego rumianku koi. Nawilża zmęczoną, suchą i szorstką skórę, pozostawia bardziej gładką i regularną cerę. Do spłukania z 10% ekstraktem, to jest niby z tego. Błyskawicznie przywraca, to jest czysty i płatków z organicznego rumianku.
Tu jest napisane, że błyskawicznie przywraca witalność zmęczonej poszarzałej skórze, przywraca promienną cerę. Nawilżające kapsułki otwierają się przy kontakcie ze skórą, nawilżając, dając uczucie rzeźkości, a czyli te kropki to są te chyba te kapsułki, według nich. Ekstrakt z rumianku przywraca witalność, nawilża zestresowaną, zmęczoną skórę, tekstura skóry jest wygładzona, a cera promienna. Oni chyba to z tłumacza biorą, bo tak jest dziwnie to opisane, że masakra. No ale to w każdym razie to jest właśnie ta. No i co? Będziemy na pewno używać. Ile tutaj mamy? Open hair, a to pewnie jakiś opis jest. I tu jest pojemność 50 ml, a tego kremu miniaturka jest 10. Tego Dr. Jart 5, tego 10, tego jest chyba też, tego jest 6 gram, no i tu 5 ml, więc to. No a tutaj nie muszę wam mówić, tylko tu jest napisane, że tam to miała być mini maska UZO, a mi się też to jest normalna, no gdzie ona jest mini? Rozmiar ma normalny, więc nie wiem. No ale po mojemu jest normalna. Się okaże. To się podobno jakoś tutaj załamuje, żeby to wciekło, jakoś coś tam się robi, no. Będę testować, ale to już jak mi zdejmą bandaż jutro. Bandaż, gips. Więc to. No i tu wam więcej nic nie mówię, no bo to jest oczywiste. No to tak się prezentuje moje zakup o dwójka. Jedne buty, drugie, trzecie, czwarte. Taka torebeczka. Torebkę wam pokażę od razu. Jest to jakaś Abacus? Jakoś tak, Akakus, nie wiem. Ale to jest chyba, nie wiem jaka, czy polska, czy nie. Ale też podobno wytrzymałość całkiem fajna. Taka torebeczka 115 zł. No wiadomo, ja trochę inaczej zapłacę, ale tyle kosztuje. I jest do niej ten kolorowy pasek taki właśnie, który i tak przymierzałam się, żeby sobie kupić. Do innych torebek też nosić. To już nie będę musiała, bo będzie... Wiecie, tak chciałam taką mieć mniejszą właśnie, żeby sobie założyć i wziąć, a nie tylko na stop tych wielkich, albo w całkiem małych. A tutaj wiecie, spokojnie wejdzie im portfel, notes, jakieś tam pierdółki, jak będzie potrzeba, też wejdą, bo o, nie jest taka malutka w środku, więc coś tam wejdzie. No i tu są buty, to są szpilki skórzane i w środku i na zewnątrz i tu są... Można powiedzieć szpilki, a tu mam trampersy, więc wam zaraz wszystko pokażę na nodze. 69 zł i są to takie beżowe, cieliste szpilki, tylko nie mogę ułożyć nogi, czekajcie chwilę. Na pudełku was postawiłam. Takie cieliste szpilki. Właśnie miałam cieliste, takie tylko nie zamszowe, bo to są zamszowe. Takie ala zamsz. A wcześniej miałam nie zamszowe, ale innych nie było, ja mam ciężko kupić, te mi się podobały. I powiem wam, że jak na tak wysokie szpilki, są bardzo wygodne, bo obawiałam się właśnie wygody przy takich wysokich butach, chciałam kupić niższe. A czuję, że jestem na obcasie, ale wiecie, taki w miarę. Naprawdę fajnie się prezentują i wzięłam takie ciaśniejsze, bo jeszcze mierzyłam jedne, ale tamte były luźniejsze i by mi noga latała. A wujek powiedział, że jeszcze to się troszkę rozbije, bo lakierki tylko się nie rozbijają, to się jeszcze trochę rozbiją, więc wzięłam takie właśnie ciemniejszy zamsz. Naprawdę spoko. Takie są, wiecie... Podobały mi się i je wzięłam. To następne. Tu są następne i to są właśnie te skórzane, już sporo niższe. Powiem szczerze, że w nich to się czuje prawie jak w płaskich butach. I te też są ciasne, mierzyłam rozmiar mniejszy, bo szpilki mam zawsze rozmiar mniejszy niż noszę standardowo. Ale mierzyłam rozmiar większy i mi noga latała, a bawić się w rozmiar większy i brać wkładki, a nie wiadomo jak to będzie później, to wiecie, a to się, to jest skóra, więc ona się trochę rozbije jeszcze, więc wzięłam takie, no i taki właśnie szerszy słupek, już chciałam takie mieć na jednej, na takim bardziej stabilnym obcasie, bo wszystkie mam na takich przeważnie cieniutkich szpileczkach, więc chciałam te mieć takie konkretniejsze. Myślę, że fajne budki i naprawdę są takie mięciutkie, widać, że w środku jest ta wkładka, zaraz wam pokażę. Widzisz, taka skórzana wkładka jest mięciusia, naprawdę. Jak się jej zakłada, to czuć różnicę. Tu też jest, wiecie, takie dodatkowe podbicie, żeby była miększa, ale tu i tak jakieś wkładki pewnie będę wkładać pod spód. A tutaj naprawdę miękkie, miękkie. No, więc takie zwykłe klasyki. No i tak, tu mi się podoba w tych butach. Po pierwsze ta siateczka. Fajna jest, takie wiecie, wcięcie. Tu są całe dziurkowane. Powiem wam, że są tak miękkie, jakby były skórzane, a nie są skórzane z tego, co wiem. Takie właśnie ala botki. Na takim, nie jakimś drastycznie wysokim obcasie.
prezentują te buty. Stanę tak może, żeby wiecie, nie zasłaniać drugą nogą. Nie są też jakieś całkiem najniższe, ale powiem wam, że ten obcas, mimo że nie jest taki jakiś gruby, nie jest też całkiem taka szpilka, wiecie, jak w tych na przykład. I jest wygodny naprawdę. I zastanawiam się, czy właśnie ich nie założyć na wesele, bo mam taką sukienkę ze butiku. Pokażę wam ją może w poniedziałek, jak ją właśnie odbiorę od Krawcowej. I ona jest właśnie u góry skórzany gorset, a na dole jest taki cieniutki ala tulle materiał. Z przodu krótszy, z tyłu do kostek aż. I zastanawiam, czy nie założyć właśnie tych butów do tego. I z przodu tylko te palce, wybaczcie, że nie mam mani zrobionego, ale już na wesele, którą będę sobie malować. I więc zastanawiam, czy ich właśnie nie założyć na wesele. Naprawdę są wygodne. I uwaga, noszę ogólnie rozmiar 38, czasami nawet 39. Szpilki przeważnie mam 37, tak jak te wszystkie, które tu widziałyście. A te mam 36. Siódemka mi latała cała na nodze. Więc nie wiem, nie pamiętam, kiedy ostatni raz kupowałam buty w rozmiarze 36. Chyba jak byłam dużo, dużo młodsza jeszcze w podstawówce. Więc tak się prezentują. Nie wiem, jak będzie, jak mi trochę noga spuchnie, bo nawet jeśli je założę na wesele, to wezmę sobie jeszcze klasyczne czarne. Nawet nie wiem, czy tych właśnie nie wezmę, tylko ich nie rozchodzę wcześniej trochę. Albo jakieś inne czarne, które mam sprawdzone, wiecie, na obcasie, a później i baleriny do tego. Czarna sukienka, czarne buty, no ale tak mi się podobają, że chyba je założę. Bo jeszcze nie myślałam o butach do tej kiecki. Dajcie znać, co sądzicie, ale naprawdę wydaje mi się, że są bardzo fajne. Wzór mają taki naprawdę... Ładnie noga w nich wygląda. Nawet do takich spodni, wiecie, fajnie wyglądają, do jakiegoś takiego, do jakiejś takiej stylówki. Bluzka jakaś fajna, do tego torebka i można iść w miasto. Ostatnie buty to są takie trampki, nie będę wam ich mierzyć, bo musiałam specjalnie skarpetki zakładać. Trampki z Big Stara, jak widać tutaj. Zresztą nawet tutaj jest napisane, w środku mają już taki kartonik tutaj właśnie usztywniający. Białe takie właśnie trampersy. Mam jedne trampki z Big Stara, zaraz wam pokażę. Takie, o, one już są przybrudzone, więc wybaczcie, bo w nich latam co jakiś czas. Właśnie wczoraj nawet je miałam na nodze. Takie ala jeansowe, wiecie, klasyczne. Z takim normalnym czubkiem. Właśnie je normalnie w pralce piorę, tylko w pokrzewce. Więc teraz sobie postanowiłam dokupić jeszcze jedne właśnie takie. Tak mi się spodobało, jak je zobaczyłam, że wzięłam od razu. Tylko wzięłam rozmiar większy, bo siódemkę brałam, to była na styk. A ta mi na początku latała, ale jak ciaśniej złapałam sznurówkami, to było dobrze, więc taka koronka fajna. No. Także to by było na tyle. Chyba się będę z wami żegnać, bo zaraz właśnie chłopak ma przyjechać, więc już nie będę nagrywać. Chyba że z tym vlogiem połączę innego vloga, to już zobaczę, okaże się później. Więc na razie może się nie żegnam, w razie co po prostu jutro nagram wam zakończenie. Muszę dzisiaj głowę ogarnąć, bo jutro jadę na zdjęcie. Więc... Muszę dzisiaj głowę umyć, żeby tam ogarnąć wszystko i tak dalej, żeby wyglądać jak człowiek jutro. No. To na razie nie mówię pa, bo może jeszcze będzie drugi vlog. Hej, witam się z wami ponownie. Nie wiem, czy to będzie jako poprzedni vlog dołączony, czy jako aktualny, ale wróciłam już z Kajtar. Jak widać, bez gipsu. Nosek ogólnie jest już prosty, ale tu mam jeszcze spuchnięty i tu jest troszkę spuchnięty i siny. I tu mam całą tą stronę, więc tu już jest ładnie, bo nawet czuję kości, a tutaj właśnie mam jeszcze cały bok spuchnięty i czubek, bo jak na mnie nawet widzicie, nie mam garba, a ja normalnie tu mam garba, więc jeszcze trochę, no ale to jest dopiero 2 tygodnie po operacji, a nos ma się goić 6 tygodni, więc i tak jest według mnie dobrze. Zaraz sobie go czymś wyczyszczę, bo jak mi zdjęli ten plaster, takie dziwne meszki mi zostały z niego, więc zaraz będę miała... Babci, sąsiadka na włoski, na paznokcie, więc muszę to szybko przyszykować. Pokażę wam tylko, co mi przyszło dzisiaj, bo mama zamawiała z e-butik jakieś tam zamówienie. I w gratisie była bluzeczka. I zamówiłam tą bluzeczkę i zaraz wam ją pokażę. Więc tak się prezentuje ta bluzka. Rękawek taki chyba do łokcia. Taki ładny pudrowo-różowy, różowo-beżowy. Taki ni to róż, ni to beż. Tu jest kieszonka z takimi wycięciami ozdobna i to jest z tyłu. Jak widać, takie nacięcia. Wiecie, za darmo, w gratisie, więc spoczko. A normalnie była niby po tyle. Te bluzki są fajne, fajnie się piorą, ja jestem z nich zadowolona. To jest akurat jakaś Maggie, a tamte miałam z czegoś innego. Ale materiał w dodatku naprawdę fajny. Idę szykować i pracować. Dobry wieczór, mogę wam powiedzieć. Jest już późno, więc się nagrywałam, bo skończyłam w sumie... Około 20.
więc już nic nie nagrywałam. I naszykowałam sobie na jutro moje miejsce pracy. Więc uciekam spać, bo już jest po 12. Jest już w pół do pierwszej, a muszę wstać o 6. Wybaczcie, ale ten nos mnie po prostu za czas swędzi. Bo teraz mnie trochę boli właśnie. I tu te wągry, tam takie kratery, że masakra. I posmarowałam się najpierw go kremem, tym peelingiem, takim tym tonikiem Glow z Pixi, żeby trochę złuszczyć. Drapałam delikatnie skórkę jakąś suchą, którą miałam, teraz mi to trochę bolało. Posmarowałam kremem, ale to się tak moment wpłynęło, że jeszcze posmarowałam sam nos maścią witaminową, żeby mi się lepiej goiło. Ogólnie mówię, cały czas jest tutaj, wiecie, tu mam lekko sinę jeszcze i tutaj mam opuchliznę cały czas, więc zobaczymy. Aczkolwiek i tak mam wrażenie, że jest teraz mniejsza niż była z samego rana w szpitalu, jak sprawdzałam. W sensie, jak sprawdzałam koło godziny 9 i teraz, więc się okaże. No wągry to mówię, jakąś maseczkę, może sobie coś zrobię. No i wiecie, będę szła spać. No i widzicie, tam stoi większość rzeczy przygotowana, pędzle i tak dalej. Obok tam stoi lampa już gotowa, fotel jest schowany, jeszcze go nie wyciągałam. Tu na toaletce jeszcze oprócz wody tam stoją. Oprócz wody tam stoją jeszcze inne rzeczy. Więc no, tak to wygląda. Więc ja spadam spać. Pa, pa.